Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 14 stycznia, pora co nieco zaktualizować. Słuchajcie, jesteśmy po ETF-ie, czyli co się dzieje na Bitcoinie, skąd te spadki, dlaczego te spadki, po co te spadki, Ethereum, jesteśmy przed ETF-em, zobaczmy czy jest możliwość w ogóle, że Ethereum spadnie. No i SUI wystartował, więc pora by zobaczyć, gdzie SUI się znajduje. Serdecznie zapraszam. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CatPro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20:00, możesz sobie wejść o 20:00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy, jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Dobra, słuchajcie, lecę od Waszych komentarzy. Dzisiaj będzie tylko aktualizacja BTC, ETH, SUI, może jakaś pogawędka nawet, więc słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj bez predykcji, ale zachęcam do komentowania, więc jakby te predykcje mam na uwadze, co Was interesuje, w środę będzie następna predykcja. SUI, no właśnie, SUI. Siemka, takie pytanie, co się będzie działo z altami, gdy BTC zacznie zawracać, czy będą wielkie spadki i przeciwnie? A czy to ważne? Słuchajcie, ja już tyle razy Wam powtarzałem, że nieważne, czy będą spadki, czy wzrosty, co się liczy na rynku, żebyś zarabiał regularnie? Plan, słuchajcie, plan działania. I tyle, po prostu plan. Czyli wiem, gdzie mam wejść, wiem, gdzie mam wyjść i tyle. Czy będą po drodze między jednym punktem, ja to może Wam powiem na wykresie. Słuchajcie, zobaczcie, mamy dwa punkty, prawda? Punkt A to jest wejście, punkt B to jest wyjście. I teraz jeżeli ja tu kupuję i cena nawet sobie spada, to mnie to nie interesuje za bardzo, ok? Tu jest mój punkt B, prawda? I tutaj chcę wyjść. Czy w międzyczasie, zanim tam dotrzemy, będą jakieś spadki? No jakie cholera to ma znaczenie? No żadne, słuchajcie. Żadnego to znaczenia nie ma. Oczywiście punkt A i punkt B muszą być jakby w zgodzie z technicznym spojrzeniem na wykres. Nie mogą być to gdzieś tam przypadkowe zakupy, gdzie cena może faktycznie jeszcze runąć o 50%, chyba że grasz strategią, no to co innego. No i też musi być to przeanalizowana sprzedaż, żeby gdzieś ta sprzedaż wychodziła w strefie podażowej, żeby można było tak naprawdę nawet sprzedać i na korekcie znowu się tym zająć, prawda? Więc to też takie przypadkowe jakby miejsca nie powinny być. Powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, słuchajcie, ogólnie na wykresie. Tutaj od Al Saxon dość długie pytanie odnośnie tutaj analizy technicznej. Zadałeś parę pytań, niestety nie odpowiem Ci na to pytanie, bo to by trzeba rozwinąć na parę godzin. To jest cała metodologia, jeżeli chodzi o reakcję ze stref popytowych, więc nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w 3 minuty, więc nie da się niestety tutaj odpowiedzieć na Twoje pytanie szybko. Dobra robota, CRO, tutaj znowu SUI. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do wykresów, żeby tutaj nie marnować czasu. Dziękuję za komentarze. Wszystkie mam na uwadze, mam też predykcje już na środę, bo dzisiaj predykcji, kurczę, nie będzie z uwagi na tą aktualizację BTC ETH. Chciałbym tu więcej nieco troszkę pogadać, ale jakby na środę już mam. Piszcie też w komentarzu, czy byście chcieli, znaczy co byście chcieli jako predykcję. Słuchajcie, co do Bitcoina. Sytuacja jasna, klarowna i czytelna, wręcz wzorowa, bym powiedział. Czyli ogólnie rzecz biorąc, strefa podażowa, na którą czekaliśmy od tak naprawdę gdzieś od tego momentu, została zaliczona. Czyli ta największa jakby strefa podażowa, tu była jeszcze jedna, ta duża strefa podażowa, która mogła rozpocząć jeszcze spadki po dołek, ale zatrzymaliśmy się tu dość długi czas i nie było tutaj tej podaży zbyt dużo. Oprócz tego, że długo tutaj spędziliśmy czasu, oprócz tego, że dwa strzały tu były, no strefa była mocna, więc tutaj niewiele tutaj osiągnęliśmy. Natomiast ta jest jako druga strefa podażowa po tej, która tutaj była, którą też miałem tutaj na wykresie, ale już jest wymazana. Więc dotarliśmy w końcu do tego miejsca, że tak powiem, oczekiwanego.
No i słuchajcie, ETF-a mamy za sobą, czyli ogólnie rzecz biorąc, nie ma już pod co grać. No halving jeszcze za parę miesięcy, prawda? Więc pod halving można by jeszcze grać, ale przed halvingiem można by zrobić korektę. No jasne, żeby można było zrobić. Natomiast słuchajcie, jak to technicznie wygląda? Technicznie wygląda to, powtórzę się, czyli to złamanie trendu mamy 40,750. I dopóki, słuchajcie, nie złamiemy tego trendu, to my dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tutaj, żeby wam zobrazować, zobrazujemy sobie, zobaczcie. To jest jeden trend wzrostowy, który zakończył się tu korektą, a to jest drugi trend wzrostowy, który się nie zakończył korektą. Żeby się zakończył ten trend wzrostowy korektą, musimy złamać ten trend, czyli to jest 40,750. Wtedy ten trend wykluczamy, ponieważ tu już była korekta i od tego momentu, od końca korekty mamy kolejny trend, ale jeszcze nie możemy go wykluczyć, tego trendu, ponieważ nie było złamania trendu, prawda? Czyli ten trend cały czas tutaj trwa, natomiast jesteśmy cholernie blisko, okej? Jesteśmy cholernie blisko przed tym 40,750. No właśnie, tylko pytanie, czy my go złamiemy, czy nie. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli byśmy złamali ten trend, tutaj to nie oznacza, podkreślam, to nie oznacza, że rachu ciachu i rozpoczynamy spadki, okej? Bo tak się dziwnie składa, że na tym obszarze jest strefa popytowa, okej? I ta strefa popytowa, jak znacie korekty ABC, ja wam tu przedstawię taką korektę ABC, prawda? A, B, C. Jak znacie korekty ABC, to z tej strefy popytowej, nawet gdybyśmy złamali ten trend, może pójść jeszcze fala B i to wysoka fala B, która nawet będzie tutaj testować jeszcze raz to miejsce. Okay? I dopiero później ewentualnie C, które to załamie, że tak powiem, cały trend. Więc tutaj to złamanie trendu to będzie taki sygnał ostrzegawczy. Okay? Uważaj, siły tutaj za dużo nie ma. Prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, gdzieś ta siła się wyczerpała po drodze. I to, co wam obiecałem, słuchajcie, jeżeli złamiemy ten trend, to zrobię wam tutaj strefy popytowe i mało tego, powiem wam, gdzie ja kupuję Bitcoina na średni termin. Hodlowe pozycje mnie nie interesują już, bo hodlowe pozycje mam, że tak powiem, z dobrych miejsc, więc tylko interesuje mnie średnioterminowy handel. To, co zrobiłem, to oczywiście na tej strefie sprzedałem kolejną partię zakupów średnioterminowych. Czyli tutaj był mój punkt wyjścia. To jest to właśnie, co mówiłem. Czyli między punktem A i dobrze byłoby, żeby to był ten punkt A po analizie, czyli żeby to nie było przypadkowe miejsce, a punktem B, prawda, to jest mój, powiedzmy, jeden z planów. Czyli jeden plan kupić tu, sprzedać tu. I on się na przykład teraz wypełnił, prawda? Znaczy, może nie na przykład, bo się wypełnił. On się wypełni. W związku z tym, zobaczcie, to co mówiłem, że pomiędzy jedną strefą popytową a drugą strefą podażową nie interesuje mnie kompletnie, co się będzie działo. Zero, nul. Nie interesuje mnie, co tam się będzie działo. I słuchajcie, kiedy do was to dotrze, kiedykolwiek, jeżeli będziecie już profesjonalnie handlować na rynku, kiedy do was dotrze, że interesuje nas tylko strefa popytowa, żeby ją dobrze wyznaczyć, okay, i strefa podażowa, czy też strefy podażowe, bo można częściowo wychodzić, tak jak wiecie, kolejne moje częściowe wyjście średnioterminowe to jest tutaj, a powyżej to jest dopiero uruchomienie pozycji hodlowych, powyżej 75, to jeżeli to pojmiecie, słuchajcie, to będzie wam się bardzo prosto, łatwo i przyjemnie handlować. To, co tutaj piszę, słuchajcie, na dole, na wykresie, nie myśl, przeanalizuj, zrób plan, ciesz się zyskami. Proste? Proste. Tylko nie każdy to rozumie, tak? I tutaj ludzi gubi to, że cena rośnie, a tu nagle korekta, korekta i ludzie, co się dzieje? Co się dzieje? Panika albo cokolwiek innego. Mnie to nie dotyczy, mnie to nie interesuje, bo mnie to nie, w ogóle nie interesuje, co się między jednym a drugim punktem na wykresie dzieje. Interesuje mnie tylko dobra strefa popytowa, dobra strefa podażowa, czy też dobre strefy podażowe, czy też dobre strefy popytowe i tam jestem skłonny zrobić zakupy, a na strefach podażowych jestem skłonny zrobić sprzedaż. I tyle. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli złamiemy ten trend, no to tak jak mówię, zrobię wam tutaj, że tak powiem, te strefy popytowe i tu ostrzegam, złamanie trendu nie oznacza od razu spadków. Natomiast gdybym miał obstawiać, podkreślam, to jest obstawianie, ile procent daje, że jak złamiemy się trend, to spadniemy nisko, to bym powiedział, że daje 70%. Ale najpierw jeszcze będzie góra, prawda? Czyli jeszcze, słuchajcie, wywiezienie shortujących może być, prawda? To daje 70%. Natomiast ostudźmy na razie emocje,
bo trend nie został złamany, prawda? To mówię w razie W, w razie W, w razie W. I tu będzie plan przygotowany na to, jeżeli będzie spadał, gdzie wejść, gdzie wyjść. Czyli ja taki plan już będę mieć. I tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o Bitcoina. Czyli patrzymy, czy się nie złamie trend tak naprawdę. Ethereum. Ethereum, słuchajcie, tutaj ETF, Ethereum bardzo ładnie sobie radzi, ale co z tego? Jeżeli tu mamy strefę popytową, podażową i tutaj też mamy strefę podażową, to są dwie duże strefy. Tu mieliśmy takie mniejsze jeszcze strefy po drodze, to są już te duże strefy. Lokalna strefa, czyli co to znaczy lokalna strefa? Lokalna strefa dla tego spadku. Dla tego spadku strefą podażową to jest to miejsce, a globalna strefa dla całego spadku, czyli dla całego spadku to jest to miejsce. To są dwa miejsca, słuchajcie, podażowe. I tutaj, żeby na Ethereum cokolwiek zrobić, trzeba przebić obydwie strefy. Czyli Ethereum musiałby przebić obydwie strefy i to dość znacznie przebić. Czyli nie może to być tylko nadbicie i spadek, ok? Tylko musi to być zamknięcie się tu tygodniówki najlepiej jakiejś. Dniówki, tygodniówki. To wtedy jest szansa, że jakieś ATH tu zrobimy. Ale jakby nie było, jeżeli stąd będziemy spadać, czy stąd będziemy spadać, to również będą tu okazje do zakupu. Pytanie do Was, czy chcielibyście również strefy na Ethereum popytowe, jeżeli Ethereum by gdzieś tam z tych stref spadało. $2106 obecnie lokalne złamanie trendu, czyli tutaj na 2106 złamałby się ten trend. SUI, przechodzimy do SUI. Predykcje moje się nie zmieniają, to są długoterminowe predykcje, czyli zobaczcie, jeżeli mam punkt A tutaj, to to jest mój na przykład punkt B, czy to jest punkt B, to jest punkt C do wyjścia, a tam jest powiedzmy punkt D do wyjścia, prawda? To są długoterminowe. Natomiast w krótkim terminie, słuchajcie, co się dzieje na SUI? Żeby się tak pochwalić może, no to też o SUI Wam mówiłem i też tutaj gdzieś tam, no pewnie mówiłem, nasza pozycja, czy też moja pozycja w portfelu, że tak powiem, i charytatywnym, i prywatnym, była wzięta na 43,79. Może, żeby tu nie być kołosłownym, to czekajcie, poszukam na grupie. Okej, mam ten filmik, to było 26.10, czyli października, 26 października, więc tutaj sobie puszczę kawałeczek. Dzisiaj, słuchajcie, SUI wjeżdża. Tu akurat prosta rzecz na tym SUI. Przed chwilą zakup, znaczy może nie tak przed chwilą, 10 minut temu zakupiłem. No właśnie, 10 minut temu zakupiłem, to było 43,96, ale ogólnie to była strefa 12 popytowa. I tu jeszcze mieliśmy 16 też popytową w razie W, gdyby ta 12 tutaj nie wytrzymała, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc na SUI, no fajne wejście powiedzmy. I to jest właśnie, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to są te wejścia, które dzięki po analizie mam duże prawdopodobieństwo, że ja dobrze wejdę w tę pozycję, prawda? Gdzie bez analizy takiego prawdopodobieństwa bym nie miał. I również, że ja ewentualnie wyjdę z tych pozycji. Czyli mieliśmy tutaj, zobaczcie, mieliśmy tu strefę popytową małą, o której Wam mówiłem, podażową, przepraszam, małą, o której Wam mówiłem i zobaczcie, co tu się dzieje na tej strefie podażowej. Dostaliśmy jedną świecę zaledwie spadkową. I ktoś by powiedział, ale żeś zrobił strefę podażową. Przecież to nie spadało stąd, prawda? Nie było tutaj podaży. No ale właśnie o to chodzi, słuchajcie, żeby odczytywać informacje, a nie wróżkować, prawda? Ja nie robię stref po to, żeby wróżbiarstwo uprawiać, tylko żeby odczytać informacje. Czyli zobaczcie, jeżeli ja mam tutaj informację, że nie ma podaży, no to na chłopski rozum, co się otwiera? Następne strefy się otwierają podażowe, tak? Jeżeli na następne strefę, przepraszam, jeżeli następną strefę przelatuję, no to mam, słuchajcie, dalej pewność, że mogę otworzyć sobie pozycję, mogę z tą pozycją zaczekać do dużej strefy podażowej, prawda? Czyli to są cenne informacje, które dają pieniądze tak naprawdę. I teraz zobaczcie. Duża strefa podażowa i teraz jeżeli byśmy tą dużą strefę podażową przebijali, to mamy drogę otwartą do tej strefy, jeżeli tą przebijemy, to mamy otwartą drogę do tej strefy, jeżeli tą przebijemy, to mamy otwartą drogę do tej strefy, prawda? Czyli ja wchodząc tutaj i na przykład mając take profit tutaj, mogę sobie obserwować, czy ten trend idzie zgodnie z moim planem. Oczywiście mało mnie to interesuje tak naprawdę, ale mogę sobie zobaczyć. Jeżeli tutaj będę widział, że z tej strefy jest duża podaż, to ja mogę się zdecydować na przykład spiramidować tutaj pozycję. Czyli mogę się zainteresować tutaj zakupem jeszcze jednej pozycji, żeby na tym planie, że tak powiem, tutaj wypełnić mój take profit, czy też tą drugą pozycję na drugim take proficie wypełnić, prawda? Czyli tą pierwszą pozycję mogę sprzedać tu,
tą drugą pozycję, jeżeli tu będzie podaż, mogę sprzedać tu. I teraz słuchajcie, w dół będę mieć strefy popytowe i to jest ta sama informacja. Czyli czy ja mogę już kupić taką pozycję, jeżeli gdzieś zauważę, że jest popyt na którejś ze stref popytowych. I to są, słuchajcie, cenne informacje. Tu nie chodzi o to, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, tylko chodzi o to, jakie ja informacje, słuchajcie, stamtąd wyciągnę. I co do SUI, na chwilę obecną strefa podażowa. Czy sprzedawać tam, czy nie sprzedawać? I to jest właśnie ta kwintesencja tego, że my musimy wiedzieć, co robimy na giełdzie, czyli musimy mieć plan. Jeżeli mamy plan i nasz plan przewidywał zakup tu i sprzedaż tutaj na dużej strefie podażowej, czy też tu gdzieś jakiejś na mniejszej, no to się tego planu trzymamy, prawda? W krótko-średnioterminowych pozycjach. Nie mówię tu o pozycjach handlowych, które z reguły się trzyma z wiarą w to, że urośnie, prawda? Mówię tu o po prostu o stałym takim zarabianiu na rynku, czyli punkt wejścia, punkt wyjścia, prawda? Punkt wejścia, punkt wyjścia i tak powtarzać 1000 razy. I więc w takim zwykłym planie, że tak powiem, krótko-średnioterminowym, trzeba mieć plan, gdzie wyjść. I tak jak mówię, najlepiej gdyby to były strefy ważne, podażowe, czyli z punktu A do punktu B mogę sobie na spokojnie wyjść. Co do SUI? Strefa podażowa, prawda? Czy jest tu podaż? Na chwilę obecną jest. Jak duża? Nieduża. Czy się rozkręci? Może. Za mało, że tak powiem, danych, żeby od razu tutaj wywnioskować, prawda? I tyle, słuchajcie. I tyle na chwilę obecną. Życzę Wam miłej niedzieli i spotykamy się w środę na predykcji jednego coina. Jeszcze możecie dopisać. Co do predykcji, napiszcie, czy to Ethereum też was interesuje pod strefy popytowe, więc to będę brać też pod uwagę. Dobra, wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.